Bajkę o Calineczce zna chyba każdy, jednak nie każdy widział przedstawienie o tej małej dziewczynce w wykonaniu grupy teatralnej ze szkoły podstawowej w Przydworzycach. Koło teatralne w placówce prowadzone jest przez Mariannę Wychocką, a przedsięwzięcie to w szkole realizowane było już po raz 11. W przedstawieniu wystąpili uczniowie klas 3, 4, 5 i 6. Pani Marianna odpowiedzialna była za scenariusz, oprawę muzyczną i oczywiście za małych aktorów, którzy z ogromnym zaangażowaniem odgrywali swoje role. Ja jestem Matynka, jak młody, i dziś kiedy mam istotę, to ja, Calineczka. Jak widać, dzieci nie tylko świetnie sprawdziły się w roli aktorów, ale też świetnie wyglądały. Stroje dobrane z ogromną dbałością o szczegóły i bogata, kolorowa scenografia przygotowana przez Dorotę Majewską przyciągały uwagę widzów. A wśród tych znaleźli się zarówno rodzice i nauczyciele małych aktorów, jak i zaproszeni goście, w tym między innymi wójt gminy Magnuszew Marek Drapała, przedstawiciele rady gminy Magnuszew oraz emerytowani nauczyciele placówki. Występ małych artystów nagrodzono gromkimi brawami. Były też gratulacje i podziękowania dla tych wszystkich, którzy zaangażowali się w przygotowanie przedstawienia. Przekazała je dyrektor szkoły Małgorzata Wojtak.